Cześć, mam na imię Angelika. Dziś pod lupę weźmiemy ludzkie ciało. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu już nikt z Was nie będzie miał wątpliwości, że tak naprawdę każdy z nas ma w sobie bogate wnętrze. Przy naszym stanowisku ciało człowieka możemy sprawdzić, jak jesteśmy zbudowani wewnątrz. Zaczniemy sobie od samej góry, czyli od mózgu. Mózg stanowi centralną i jednocześnie największą część ośrodkowego układu nerwowego. Odbiera ważne bodźce, zarówno te świadome, jak i nieświadome, i wysyła impulsy do różnych ośrodków motorycznych i autonomicznych. Sprawia, że jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować, kiedy na przykład dotkniemy coś gorącego, żeby szybko odsunąć naszą dłoń. Idąc nieco niżej, widzimy, że mózg ochrania czaszka. Jedyną ruchomą częścią czaszki jest żuchwa. W czaszce osadzone są również narządy naszych zmysłów. Pierwszym z nich jest oko. Oboje oczu odbiera osobne obrazy, które w mózgu są rejestrowane jako jeden. W oku występują dwa rodzaje komórek wzrokowych – czopki i pręciki. Pierwsze z nich, czyli czopki, odpowiedzialne są za tzw. widzenie barwne. Jest ich około 6 milionów. Drugich jest 120 milionów. A pręciki, właśnie o których teraz mowa, odpowiadają za widzenie tzw. zmierzchowe, czyli nocne, za rozpoznawanie kształtów, przedmiotów. Przejdźmy teraz nieco niżej. Widzimy tutaj uzębienie. Uzębienie mleczne wynosi 20 zębów. Jeżeli mamy do czynienia z uzębieniem stałym, to mówić możemy o 32 zębach. W uzębieniu mlecznym brak jest zębów przedtrzonowych. Jeżeli zęby, no to też cała jama ustna, w której znajduje się m.in. język i ślinianki. Ślinianki produkują ślinę, w której obecny jest enzym nazywany amylazą ślinową, inaczej ptialiną. To ona wstępnie rozpuszcza cukry, które przyjmujemy wraz z pożywieniem. W bardzo łatwy sposób możecie to sprawdzić, przytrzymując przez dłuższą chwilę w naszych ustach chociażby bułkę. I już po chwili poczujemy taki słodki smak. Pierwszym elementem, który ułożymy dziś na naszym fantomie, jest sercem. W przypadku człowieka oraz innych ssaków składa się z dwóch komór oraz dwóch przedsionków. Z lewej komory naszego serca wychodzi największa tętnica, czyli tak zwana aorta. To ona rozprowadza krew do wszystkich komórek naszego ciała. Mamy nasze serce i jak łatwo zauważyć, serce umieszczone jest w śródpiersiu za mostkiem. Ale tak naprawdę 2/3 serca znajdują się po lewej stronie, stąd też, przechodząc do kolejnego organu, a mianowicie płuc, zauważamy znaczącą różnicę. Płuco lewe będzie składało się z dwóch płatów, natomiast płuco prawe, tam gdzie tylko 1/3 serca znajduje się właśnie po tej prawej stronie, składa się aż z trzech płatów. W płucach oczywiście zachodzi wymiana gazowa, czyli przyjmujemy tlen, a wydalamy dwutlenek węgla. Płuca człowieka mają tak zwaną budowę pęcherzykowatą, ponieważ obecne są w nich pęcherzyki płucne. Idąc nieco niżej, możemy mówić o wątrobie. Wątroba to bardzo istotny gruczoł, który spełnia szereg funkcji w naszym organizmie. Jedną z nich jest produkcja żółci. Nadmiar żółci magazynowany jest w pęcherzyku żółciowym. Teraz możemy sobie powiedzieć kilka słów na temat narządu, który wygląda nieco jak czerwona fasolka. Mowa oczywiście o nerce. Nerka to parzysty narząd, w którym, co ciekawe, w ciągu jednej doby powstaje około 150 litrów moczu pierwotnego. Dopiero w momencie, kiedy on przejdzie przez etapy filtracji, zagęszczania, to wydalamy tak zwany mocz ostateczny, którego jest około 1,5 litra na dobę. Ilość tego wydalanego moczu zależy od ilości spożywanych płynów oraz od temperatury otoczenia. Na co warto zwrócić uwagę, to właśnie kolor nerek. Nerki swój kolor zawdzięczają dużej ilości krwi, która właśnie jest filtrowana w nerkach i w ciągu jednej minuty przez nerkę przechodzi około litra krwi. Teraz możemy sobie powiedzieć co nieco na temat żołądka. Jak widzimy, żołądek to taki workowaty narząd. I co ciekawe, mimo tego, że ściany żołądka wytwarzają tak zwany sok żołądkowy, w którego skład wchodzi kwas solny, żołądek nie jest w stanie sam siebie strawić, ponieważ tylko w ciągu jednej minuty odtwarzanych jest około 500 000 komórek ścian żołądka. Idąc nieco dalej, mamy do czynienia ze wspomnianymi jelitami. Być może na tym obrazku tego nie widać, ale tak naprawdę jelito cienkie mierzy aż 5 metrów, w przeciwieństwie do jelita grubego, które jest krótsze i mierzy 1,5 metra. Pierwszy jego odcinek nazywany jest dwunastnicą. Dlaczego dwunastnica? Ponieważ w IV wieku przed naszą erą grecki lekarz określił jej długość jako 12 szerokości palców.
Jelito cienkie w swojej budowie zawiera kosmki oraz mikrokosmki. To one zwiększają powierzchnię chłonną. Powierzchnię tych mikrokosmków, a co za tym idzie powierzchnię jelita cienkiego, porównać możemy do ożaglowania daru pomorza, który zapewne gdynianom jest znakomicie znany. Idąc dalej, możemy tutaj wspomnieć co nieco na temat jelita grubego. O, umieszczę tutaj jeszcze ostatni fragment, jelito ślepe. W jelicie grubym dochodzi do ostatecznego odciągania wody oraz tworzony jest stolec, który następnie usuwamy przez odbyt. Pozostały nam do umieszczenia narządy rozrodcze. W tym przypadku mamy do czynienia z kobietą. Na co warto zwrócić uwagę w przypadku układu rozrodczego kobiety w porównaniu z fantomem męskim? W przypadku kobiet mamy do czynienia z dwoma ujściami zarówno właśnie układu rozrodczego, jak i układu wydalniczego. Natomiast w przypadku mężczyzn takie ujście jest tylko jedno. I tutaj różnica w obu układach jest także taka, że cewka moczowa u kobiet ma długość około 3 do 5 cm, natomiast u mężczyzn około 20 cm. I ostatnim elementem jest klatka piersiowa. Widzimy tutaj żebra, których jest 12 par. Mamy tutaj oczywiście również mięśnie i na samym środku widać mostek. To on chroni płuca i serce. Nasz fantom już ułożony, więc teraz czas na krótki eksperyment. Mówiliśmy sobie dzisiaj co nieco na temat nerek, a teraz wykonamy reakcję biuretową, która z nerkami jest związana. W tym celu do naszego doświadczenia przygotowałam dwa roztwory. Roztwór żelatyny oraz roztwór sacharozy. Żelatyna składa się głównie z kolagenu. Kolagen, jak wiemy, jest białkiem i wchodzi w skład tkanki łącznej w naszym organizmie. Natomiast sacharoza to dwucukier składający się z glukozy oraz fruktozy. Jest składnikiem cukru spożywczego, który doskonale znamy. Oprócz tego do naszego doświadczenia będą potrzebne dwa odczynniki. Pierwszym z nich jest siarczan miedzi, a drugim silna zasada. W naszym przypadku będzie to NaOH, czyli wodorotlenek sodu. Na początek do obu naszych probówek dodam kilka kropel siarczanu miedzi. I kolejnym krokiem jest dodanie oczywiście kilku kropel zasady sodowej. I zaraz zaobserwujemy, co się zadziało. Czy w ogóle coś się zadziało. Otóż tak, widzimy zmianę zabarwienia. Możemy sobie jeszcze delikatnie wstrząsnąć. I tak, tutaj, gdzie znajdowała się żelatyna, mamy do czynienia z zabarwieniem fioletowym. Natomiast połączenie obu substancji dodanych w sacharozie dało nam zabarwienie niebieskie. To fioletowe zabarwienie to jest pozytywny wynik próby biuretowej, która w medycynie wykorzystywana jest m.in. do oceny sprawności nerek, ponieważ świadczy o obecności wiązań peptydowych, które obecne są właśnie w białkach. Zanim się z Wami pożegnam, mam krótkie pytanie. Na odpowiedzi czekać będziemy w komentarzach pod filmikiem. A pytanie brzmi, jak nazywa się najmniejsza kosteczka słuchowa, która znajduje się w naszym ciele? To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia wkrótce.